Zarządu przesłał pismo do was. Takie pismo dostaliśmy teraz w wozie, jak żeśmy jechali do was. To jest polecenie służbowe prezesa, kierownika zakładu górniczego. Ja może pokrótce, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Nakazuję wszystkim osobom nielegalnie przebywającym w podziemnych wyrobiskach kopalni bezwzględnie wyjechać na powierzchnię do godziny 6 rano, dnia 25 września. Działania podjęte przez te osoby w świetle ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych są niezgodne z prawem. Wszyscy pracownicy, którzy nie wykonują powyższego polecenia, zostaną uznani winni ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych i zostaną zwolnieni dyscyplinarnie w artykule 52 Kodeksu Pracy bez możliwości zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych katowickiego holdingu węglowego. Równocześnie przygotowany będzie wniosek do organu ścigania o wszczęcie postępowania wobec wszystkich nielegalnego protestu o prowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Zarząd katowickiego holdingu węglowego S.A. podtrzymuje deklarację zatrudnienia wszystkich pracowników KWK Kazimierz Juliusz, spółka ZO, na zasadach wynikających z holdingowego układu zbiorowego pracy. Deklaracja ta dotyczy również tych pracowników, którzy zaprzestaną protestować i wyjadą na powierzchnię. Takie pismo i przesłanie jest pana prezesa Kuraka. Nie ma żadnej wzmianki na temat naszych wypłat, czy będą uzupełnione za miesiąc sierpień, czy będą uzupełnione za miesiąc wrzesień. Jeszcze raz wolni. Takie pytanie, no chyba z tych wypłat niektórzy utrzymują wszystkie całe rodziny. Nie ma na część, nie ma na nic. No dokładnie. Niech spieprza. Myślę, że... Dokładnie. Czy jak nam kopalnia nie da, to kto nam da? Czynsze niepopłacone, raty w bankach niepopłacone. Tak. A dzieci są. Małe mu dziecku tłumaczyć, mam kupić, nie ma kupić. Lekarz chyba trzeba kupić, okres chorobowy. Zadłużenia na hałdach tak samo. Holdingu chuja trzymają. Tak, a jego trzymają w holdingu. A my z życia nie mamy za co. No niestety, ale... Dziecku się nie wytłumaczy, że ale... na te. Ale na prezes, mleko, albo ale na prezes jedzenie, holdingu zarabia 70 tysięcy, no. A my po dwa. On może. Jakoś i on to legalnie robi, 52 artykułu. On to legalnie robi, tak? No właśnie. Nie płaci. No nielegalnie jesteśmy tu, a jakoś właśnie nie dostał 52, a my mamy to żeśmy z Pawłem wyartykułowali na masówkach, ktoś by przekazali. Macie wsparcie od ludzi, którzy są na górze. Jest tam ponad 70 osób, już na zbornym. Są dziewczyny, przychodzą żony, będą przykować kanapki, pomagać, także wsparcie u góry mamy. No i czekamy na upadłego. Dobrze wyglądają chłopaki, ja widziałem ich. Ci z holdingu dobrze wyglądają chłopaki, ja widziałem ich. Niektórzy ważą po 1,5 kwintala. Czemu oni są w korytarzach, kurde, jak mają po 70 tysięcy? A my co, za co mamy? Czekamy do zarówno. Za pierwszą ratę? Za 800 zł? Prezes Łuj deklarował na masówkach, że jeżeli ktoś zarobi mniej, to on wyrówna ze swoich zarobków. Teraz nie dostaliśmy 50%, niech wyrówna to. Ale jak sobie nie radzi, to niech się wyniesie. Dali grosze po dwie połówki pieniędzy, a to drugi dzień, kurwa, SMS i telefony z banku, że raty nie doszły z przelewu z kopalni. I do windykacji, że cię podadzą. A gdzie był prezes Wójt, on nie wiedział, co się dzieje? On nie wiedział, miał trzeba Wiśniewskiego i to... Takie organy... Teraz się przebudzi. I zarządem i nie zajmą, także tutaj... Niech się zajmą teraz Wiśniewski. Dokładnie. Ludzie uczciwie pracują. I szantaż będą nas brać, nas pozwalniają od razu. Szantaż był już przy negocjacjach. Jeżeli nie podpiszemy porozumienia, to nie będzie wypłaty. Nie ma wypłat, nie ma wyjazdu. Prezesów też można zmienić. Takie pytanie, chłopaki już z 12.30 przyszli? Tak. To taka prośba, żeby się też tutaj wziąć i wpisać, ile mamy ludzi, żebyśmy wiedzieli, dobra? Też po 40 to się wpisujemy. Proszę? Tu no, sztygar, który weźmie i to będzie... Jak zejdą wszyscy, dobra? Może za pół godziny...